Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Ponury Świt. Ja jestem Sowa, po drugiej stronie jesteście wy, widzowie tego kanału. Cóż, zaczynamy od rozmowy z Harmondo na temat questu, w których zabiliśmy tych karczmarzy, czy jakoś tak. No, więc pokrótce. Widzę, że twoja część horroru też już się rozegrała. No powiedz mi, jak było z tą walką? Ale udało mi się uporać. To było smutne widzieć ludzi powykręcanych w taki sposób. Była makabryczna i trwawa. Właśnie taką lubię. Mam nadzieję, że cierpieli. Nikt nie zasługuje na to, by być rozrywanym przez takie potwory. A teraz jest ich trochę mniej na tym świecie dzięki tobie. Tutaj masz trochę żelaznych monet. Dzięki, robię tylko co należało zrobić. O, złom 3 sztuki. Elegancko. Maść mrożąca, tego jeszcze nie widziałem. Kompletny składnik, zestrojony magnetyt. O kurde. Odkup. Nie będziemy tego używać, ale jest rzadki ten. Dobra, przeczytajmy w takim razie pamiętnik Alistera. Wpis pierwszy. Mama powiedziała mi, żebym pisał w tym czymś, więc myślę, że równie dobrze mogę zacząć teraz, skoro mam szlaban znowu. Pociągnąłem Abigail za włosy. To ona zaczęła. Czemu ona nie musi siedzieć w swoim pokoju i pisać w swoim głupim pamiętniku? Jutro na bagnach złapię największą żabę, jaką tylko mi się uda znaleźć i zostawię ją w pokoju siostry. Zobaczymy, jak się jej to spodoba. Wpis drugi. Mama czytała mój pamiętnik i teraz znów mam szlaban. Żaba uciekła, zanim siostra zdążyła ją zobaczyć. Czemu tatka jeszcze nie ma w domu? Miał mnie dziś zabrać do Berwich, a on ciągle nie wrócił z załatwiania swoich spraw. Pamiętnik Alisera, wpis trzeci. Mama mówi, że nie wolno mi się już bawić na zewnątrz. Perkins powiedział, że na bagnach grasują potwory, ale mama stwierdziła, że to nieprawda i zdzieliła mnie chochlą za powtarzanie plotek. Chciałbym, żeby tatko był już w domu. Chcę jechać do Berwich. Pamiętnik Alistera, wpis czwarty. Boję się. Naprawdę bardzo, bardzo się boję. Mama zamknęła nas z siostrą w moim pokoju, a sama poszła sprawdzić hałasy za domem. Minęło już wieczność, a teraz słyszę jakieś odgłosy również w środku. Nie zależy mi już na Berwich. Wróć do domu, tatku. Proszę. No, takie smutne w sumie wpisy. Smutne. Pogadajmy z Ulgrimem. No proszę, jest i mój wybawca. Nie wiem, jak ci dziękować. Znowu mogę ugotować dla innych ludzi. Tutaj masz trochę zupy. Możesz dodać trochę soli, ale kapitan Whisky... O ten tam. Whisky Bourbon. Twierdzi, że powinniśmy ją zachować tylko na użytek podczas bitwy. Cieszę się, że się zadomowiłeś. Wróć, kiedy zechcesz. Mam kilka starych, dobrych opowieści, jeśli tylko masz ochotę... No dobrze, posłuchajmy jednej z twoich opowieści. Myślałeś kiedyś o miseczce gulaszu ze Slita? Nigdy tego nie rób. Oni mogą nas zjadać, ale my nie powinniśmy. Powinno być... My nie powinniśmy ich zjadać. Ja mimo to raz próbowałem takiego ugotować i skończyło się zrujnowaniem zestawu garnków i łyżek. Przez przypadek słyszałem kiedyś też, że Slitowie zostali stworzeni przez ludzi. Ta historia mówi, że pomysł wyszedł ze sztabu imperialnych generałów, którzy chcieliby, aby armia mogła walczyć efektywnie na bagnach południa. Przerażające ludzkie eksperymenty doprowadziły do stworzenia gadziego humanoida, czyli Smithów, którego niestety nie dało się kontrolować i który uciekł z kompleksu badawczego, a potem zaczął się rozmnażać na wolności. Jednak jestem pewny, że to tylko legenda. Posłuchajmy kolejnej. Jedna rzecz ciągle mnie trapi na temat zdarzeń, które działy się podczas Ponurego Świtu. Pracowałem wtedy w stolicy przez tygodnie przed atakiem i pamiętam 2 lub 3 legiony wysłane do odległych prowincji bez żadnego wyraźnego celu. Wydawało mi się to bardzo dziwne w tamtym czasie, że opuszczali stolicę w taki otwarty sposób. Ale potem w końcu pomyślałem, hej, jestem tylko zwykłym kucharzem, jakie mam kwalifikacje, żeby poddawać wątpliwości robotę żołnierzy? Myślałeś, to słyszeliśmy...
Posłuchajmy kolejnej. Nigdy nie lekceważ skuteczności broni przebijającej. Może nie mają czystej mocy uderzenia ciężkich buław czy brutalnych toporów, ale ich zdolność do penetrowania pancerzy może być bardzo efektywna przeciwko mocno opancerzonym przeciwnikom. A przynajmniej tak słyszałem. No wiesz, moja profesja uczyniła mnie bardzo zaznajomionym z ostrzami. Mam na myśli bycie kucharzem oczywiście. Posłuchajmy kolejnej. Usługiwałem kiedyś wierzącemu w Driga. Powiedzmy sobie na wstępie, normalnie nie osądzam ludzi po przekonaniach, ale ci ludzie wierzą w takie zakręcone rzeczy. Wszystko widząc oko, ukryty wymiar, w którym rezyduje Bóg Wiedźm i to, że Drick jest obserwatorem, który ochrania wejście do niego. Nic dziwnego, że ktoś się tak spina, jeśli sądzi, że ktoś ciągle na niego się gapi. No tu jest to zabawne, że właśnie ktoś akurat się na niego gapił. Niedługo po tym, jak nasze ścieżki się rozminęły, Inkwizytor wziął go na przesłuchanie i nigdy już ponownie nie był widziany. No przynajmniej z tego, co słyszałem. To słyszeliśmy. Kiedy byłem młody, miałem pecha być świadkiem bankietu, który był wystawiony na cześć 5 liderów największych band wędrowców tamtych czasów. To miało być spotkanie dla zaprowadzania pokoju, ale nikt nie wyszedł z tego żywy. Rząd sądził, że usunięcie liderów rozbije wędrowców, ale oni po prostu wybrali następców i ruszyli dalej. Żałuję, że byli tak prześladowani w przeszłości, ale wygląda na to, że generacje przemierzające dzicz i boczne drogi tych ziemi, unikających agentów Imperium, dobrze przygotowały ich na ponury świt. Wydaje się, że przetrwali to lepiej niż większość i przyjęli do siebie wielu uchodźców Imperium, które wcześniej na nich polowało. Jak wiele wiesz o byłym nadzorcy? Plotki docierające aż do samej stolicy mówią, że był dziwny i zachowywał się gwałtownie. Kiedy przestawał odpowiadać na kilkukrotne wyzwania, agent ze stolicy został wysłany, by, no wiesz, rozwiązać sytuację. Niestety nasz ponury świt przyszedł, zanim ten człowiek mógł dopaść Kriga. A przynajmniej domyślam się, że tak to musiało się wydarzyć. Proszę bardzo, smaczna i gorąca. Zjedz teraz. Nie chcesz chyba mnie obrazić. Co? No dobrze, posłuchajmy jednej z... Dobra, do później, staruszko. Nie masz nic nowego mi do powiedzenia. Nigdy więcej tam nie wyjdę. A co z zapasami? Mówiłeś, że pochodzisz z Berwich. Tak, miałem dom w Bagiennej Zatoce jeszcze pod tym... Dobra, tutaj pogadane. Jeszcze nie mamy zleceń. Jeszcze nie chcę płacić. Jeszcze nie zarabiam tyle, żeby płacić za dodatkowe rzeczy w ekwipunku. Zobaczmy, co możemy już kupić u Lisa. Nalewkę z krwi Slita. Właśnie, reliktu żadnego nie mamy. Może jesteśmy w stanie wytworzyć jakiś relikt? Cisza. Obrażenia od żywiołów, duchowości, szybkość biegu, odporność na żywioły. To by było najlepsze w sumie. Ścigacz Wiedźm. Obrzyn. Losowe statystyki. Nie mamy czego? Oczyszczonej soli. Buty Adepta, buty Giermka. Napierśnik strażnika, obrażeń fizycznych, odporność na krwawienie to nie. Pas, fala uderzeniowa. Od witalności, trucizny, od żywiołów, eteru,
Nie mamy nic jeszcze na krwawienie z tego, co widzę. Stęga jeźdźców. Co my tutaj mamy? Odporności 3% na PPP. O, nie mamy. O, oczyszczoną sumę możemy zrobić. Gdybyśmy byli w stanie... A nie, tego nie jesteśmy w stanie wytworzyć. Dobra. To tyle w temacie na razie. Dobra, lecimy tą klapę, co ostatnio odkryliśmy, zbadać. Jak już jesteśmy na tym tropie. 10 minut mi zajęło ogarnięcie wszystkiego w tym mieście. Dobra, zejdźmy tutaj. Tutaj nic dodatkowego patrzę, nie ma żadnych dodatkowych przejść. Nie jesteśmy w stanie tam wejść, dobra. Nie są to ani niebezpieczne włości, ani nic. To raczej nie muszę się martwić o swoje bezpieczeństwo. Nadmiernie. Bohater wrogi. Kolejny bohater zabity do naszej kolekcji. Totem. Totem jest totem. Dobra, mamy totem. Wow. Jak się tak rzucą wszyscy naraz, to nie jest kolorowo. Tym totemem tu chwilę poczekam, tutaj jest zablokowane przejście. Dobra, załatwmy ten totem. Dobra, kolejny zabity. Ale kurde, bohaterowie. Ciężcy do zabicia, ciężcy. Nie powiem, że coś łatwego nam dali. Bardzo mi się podoba to, że dużo tych bohaterów było. Dobra, pozbierajmy wszystko. Kask leśniczego. Dla szamana pewnie standardowo. Nauczmy się. Fajnie, dużo tych. Obrażenia od witalności, obrażenia od ognia, 29% obrażeń od krwawienia. Jeszcze wyszczerbiony kieł w to włożyć.
tutaj było odsączanie esencji. A co to jest odsączanie esencji? A, w ogóle fajnie, że włączyłem sobie tą aurę. Czekaj, momencik, to zaraz to ogarnę. Co robi odsączanie energii? Esencji, w sensie. Dziesięć procent. Czyli takie coś, dobra, nie, to mogę to założyć śmiało. W razie czego. Tutaj co mamy? Podręczny przedmiot. Błyskawice odmrożenia. Od porażenia 97%. Nice. Fajne, zostawię też na przyszłość. Tutaj co mamy? O, nowe te. Nogawice. Obrażenia od ognia. Odporność na obrażenia od zimna. Oprócz tego, że ma pancerz, to nic takiego ciekawego, szczerze powiedziawszy. O nie, to na razie podziękuję. Obrażeń od żywiołów, chaosu, odporność na żywioły 10%, odporność na krwawienie 10%. Jedynie to 5% zdrowia by mnie przekonało, ale to też zbyt mało. Zbyt mało. Tutaj tego, to też mnie to nie interesuje, sprawdźmy to. Obrażenia od eteru. Słabe. Słabe, słabe. Jak na 17 poziom plus zaledwie 14% do obrażeń od eteru. Obrażeń fizycznych, obrażeń od eteru. Też słabe. To trzeba zostawić, żeby stąd wyjąć... komponent. Gący bursztyn weźmy. Racje żywnościowe jak najbardziej się przydadzą. A i to wszystko tutaj, tak? Na to wygląda. I wyjdziemy w wiosce Berwich, jak mniemam. Momencik, bo chyba jestem... Mam wrażenie, że... Więcej zadaję. Wioska Berwich, dobra. Jest wioska Berwich. O, tutaj kolejna klapa jest. Drzwi do piwnicy. Kryształ eteru. Maść lecząca. Coś podpłynie może? Niestety nie. Dobra, odbijmy.
Dobra. To jeszcze i praktykantkę Kasparowa. By było trzeba zaraz znaleźć. Obrażeń wewnętrznej traumy. Też bardzo ładne. Też bym zostawił. Dobra, pozwiedzajmy tutaj domki. Rozkazy kultystów. Dzban. Tutaj co jest? Klapa też jakaś. A, z tej klapy wyszliśmy, dobra, nieważne. To wejdźmy tutaj, do tej piwnicy. Zatopiona piwniczka. Nie są to ani niebezpieczne włości. Może kaplica tutaj jest. Tak dziwnie. Nic nie ma, nawet pękniętego muru? Skoro tak, to tak. Dobra. To nie będę, że tak powiem, się wykłócał. Dobra. To przeczytajmy sobie te rozkazy kultystów. A, przedmiot związany z zadaniem. Myślałem, że to ten, jakaś notka do przeczytania. Zaczony eterem żołnierz. Straszny ten. Strasznie, ale to strasznie. Wysysa mi manę. A, moment. Jeszcze to chciałem sobie zapuścić. Opuszczona latarnia, co nie, dzięki. Jeszcze chciałbym się tutaj jednak pokręcić.
O, dlatego warto rozwalać. Szafeczki. Może coś ciekawego wtedy polecieć. Kryształ eteru. O, jaka zasadzka. Moment, skąd oni się tutaj biorą cały czas? Cały czas. Dobra, ostatni bard do nabicia poziomu. Tutaj się zakręćmy. Klapa? I tak sobie samo pos otwarta? Tu wejdźmy. Od razu sprawdzimy. Śmierdząca nora. Nie są to ani niebezpieczne włości. Tego się boimy. Tego niekoniecznie, nie musimy. Najeżone futro. Tropiciela możemy się pozbyć na spokojnie. Tutaj szczątki, coś jeszcze jest. Clickable? Jest clickable. Berło jakieś. Obrażenia drzwi. A, to nie. To nie dla nas berło. Ma strasznie dużą odporność na obrażenia fizyczne. O, ektoplazma, weźmy ze sobą. Racje żywnościowe jak proszę bardzo. Kamienny ołtarz. Raczej bym nie zauważył. O, tak o sobie chodząc, szczerze powiedziawszy. Tak myślę. Drewniane drzwi, gdzie wyjdziemy? W jakimś nowym miejscu? Dziwne, szliśmy zupełnie w odwrotnym kierunku. Dobra, tą część Berwicz mamy załatwioną. Tutaj to załatwione. Możemy jedynie co zrobić to... O! Tutaj nas nie było.
tutaj wejść. O, beczka, moment. Maści leczące trzeba pozbierać, się przydadzą. Na stówę, jak było widać, to dosyć niedawno się przydają te maści leczące. Tędy musimy się wrócić. Niedługo będę musiał iść ten obiad robić. Poziom bym wbił chęcią. Tutaj przejście zablokowane, przepraszam za ten huk. To wina tego, że przewrócił mi się mój podgrzewacz tytoniu. Tutaj w ogóle jakoś dziwnie. Do rady przejść. Dobra, to zrobimy tak. Taka będzie chyba najkrótsza droga. Przez śmierdzącą norę. W tym kierunku. Dobra. Niedużo brakuje. Jest dwie grupki stworów. Nawet może jedna większa. I powinienem mieć poziom. Tędy głównym mostem, czy tędy iść? Tędy. Jak jesteśmy po prawej stronie, to trzymajmy się prawej strony. Poziom po tym? Niestety nie. Dobra, to tutaj mamy odkryte. Tu nic nie da się kliknąć. Tu przez most musimy przejść do Will Berwich. Do tej. Taka typu zasadzka. Ale my się nie boimy, mamy widmowe ostrza. Totem. Tottenham Obscur. Przepraszam, oczywiście muszę zminimalizować. Jeszcze dajemy tutaj, w bary. 5 punktów zostało. Tutaj co? Takami podstawowymi. To jest fajne. Dużo energii. Podoba mi się to. To na razie stoi te. Ten rodzaj tutaj. Tak. O, włóczęga Harvey. Pogadajmy z włóczęgą Harvey'm. Wyłamałeś moje drzwi. O nie, gnijący włóczęcy usłyszą cię, znajdą mojego małego Waltera i mnie. Czekaj, czy ty gnijesz? Nie, nie. Nie mógłbyś nas znaleźć, gdybyś gnił. Oni nigdy nie pomyśleli, żeby tu zajrzeć.
Jesteś z Berwich? Byłeś tu przez cały czas? Tak, widziałem, że oni nadchodzą. Zgnilaki, wiedziałem. Próbowałem ostrzec wszystkich. Ostrzec moją rodzinę, ale oni wszyscy nazywali mnie szaleńcem. Chciałem ich ocalić, ale nie mogłem tak po prostu tu zostać. Czy nie widzisz? Nie miałem wyboru. Musiałem się ukryć. Po tym, jak zgnili, zabili wszystkich w mieście, wszystkich oprócz małego Waltera, wtedy powróciłem. To przebiegłe. Nie sądzisz? Są teraz na bagnach, ale nigdy więcej nie pomyślą, by zajrzeć do miasta. Jak przetrwałeś tutaj w pojedynkę? Sam? Och, masz na myśli małego Waltera i mnie. My tylko ukrywaliśmy się w sprytnym miejscu, gdy wszyscy inni zamieniali się w zgniłych spacerowiczów. Uciekłem na bagna. Gdy przyszli zgnili, moja żona nie poszła. Myślała, że wioska jest najbezpieczniejszym miejscem. Nie pozwoliła mi zabrać naszego małego syna. Nazwała mnie szaleńcem. Jest teraz zgniła, przechadza się po ulicach wraz z innymi, ale ja wróciłem po Waltera i oto jest żywy, jak tylko się da. To możesz mi opowiedzieć okolicy. Co? Harvey nie opuszcza z wyjątkiem czasu, kiedy przychodzą zgnijący. Wtedy Harvey ukrywa się w przejściu pod mostem, prowadzić do starego uświęconego wzgórza, ale tam dużo martwych. A, ukryte przejście, to ciekawe. Nie musisz się więcej martwić, jestem tu, by się ich pozbyć. Co? Nie, nie, jeśli zabijesz, one powrócą, szukają żywych i znajdą Harvey'a. Jesteśmy tu bezpiecznie, będą szukali. Mogę cię tam zabrać. Nie, nie, nie mogę pójść, nigdzie nie jest bezpiecznie, tylko tu. To jest miejsce, gdzie zostanę, tak, tak. Nie pozwolę ci tego zepsuć, nie pozwolę ci zabrać małego Waltera ponownie, zapomnij o tym. O ty chuju, Bobrze. Chciałem dobrze. Przepraszam za przekleństwo. Zaraz miejsce mi się skończy. Dobra. Obadajmy to. Tutaj. Obrażenia od przebicia wewnętrzne. Fajne by było. 140 pancerza. Niestety na sprzedaż. Tutaj moc strażnika. Obrażeń fizycznych, budowy ciała, fala uderzeniowa, hełm strażnika. W klasie żołnierz. Ciekawe, ciekawe. Pozostawię to sobie. Bo to jest ciekawe. Pasek. Paska nie mieliśmy. Obrażenia od żywiołów. Odporność na kwasy i trucizny. Mamy lepszy. Obrażenia od krwawienia. Plus 16%, plus 12%. Odporność na obrażenia od eteru duża tutaj jest. Mam 44% odporności na obrażenia od eteru. Tutaj sobie dam punkcik. Na razie chyba sobie podziękuję. Przedmiot magiczny. Obrażenia od chaosu. Rozkładu witalności. Spaczeni etery, materialni. Spoko by było, gdyby miało jeszcze krwawienie. Obrażenia od żywiołów. Odporność na żywioły. Dwa pancerza, plus 3% zdrowia. Trochę na błyskawicę spada. I na chaos. Dobra, przeżyjemy. To na sprzedaż. To też na sprzedaż. To z tego muszę wyjąć ten wyszczerbiony kieł. Chociaż czekaj, nad czym się zastanawiałem? To było takie zastanawiające. To się obrażenia od krwawienia gdzieś były. Nie pamiętam. A, to. W
Szybka. A, tutaj też mam dużą wartość regeneracji energii. Nie, nie opłaca mi się. Na razie tylko brać ze sobą. Dobra, trudno. Dobra, sprawdźmy. To trzymajmy się lewej strony, tak jak do tej pory. Przepraszam, muszę na górę wrzucić okienko z 1124. Pod mostem. Jakby pod tym mostem, nie? Dobra, to poszukajmy. No bo nie mówiłby o moście, który byłby daleko. Tak jest. Jest i przejście. Proszę bardzo. Nie okłamał nas. Wejście do jaskini. Wejdźmy. Niebezpieczne włości. 54 obrażenia od podpalenia. Otwory są zadają i odbijają ten typ obrażeń. Są jednocześnie bardziej podatne na zimno. Dobrze, dużo energii będę odzyskiwał. Jak nie mam. Racje żywnościowe weźmy. Dobra. Dużo bohaterów wrogich. Podoba mi się to. 25 poziomy, więc lewa szybko będzie szedł. Coś mi wypadło znowu. Utrzane buty heroizmu. Jakieś nowe komponenty. Zmutowane łuski. Ciekawe. Ołtarz slitów to za chwilę. To ogarniemy. Płyty z odzysku. Dużo monet. Okej. Monet. Taki artysta. Dobra. Kolejny slit. Kolejny wrogi bohater. Nice. Podoba się mi to. Jaron, władca burzy. Duże mam odporności na błyskawice. Nie rozumiem skąd taki. Chyba, że dodatkowe obrażenia od czegoś zadaje, ale... Dziwna aż. Szybko patrzcie, jak poziom idzie bardzo szybko. Pewnie zaraz kolejny ten bohater gdzieś wrogi tutaj, tych slitów. No i już widzę mam. Już slity mam. O. 22 poziom. A, my też 22 poziom. Cały czas miałem wrażenie, że 21. Wow. Ryko w boju. Wyjście. I na drabina.
Patrzcie, jak pasek z ekspem idzie. Jak opętany. Opętany eterialny. W ogóle, co byście powiedzieli na to, żebym nagrywał w międzyczasie też serię z tego? Jak będę miał na przykład dużo odcinków nagranych, żebyście mieli mogli nadrobić odcinki z Grimdawna, z Ponurego Świtu, to powiedzmy w międzyczasie będę nagrywał odcinki z Pokemonów jakiś. Kto by na to? Dobra. W tym kierunku pójdźmy. A, kryształ eteru. Nie zauważyłem go wcześniej. Dużo kryształów eteru. Ale rzeź. Ale prawie poziom wbity. Patrzcie, jak szybko poszło. Przed chwilą wbiłem 22. Fajnie, kapliczka by się tutaj przydała. Na totem raczej bym się nie porwał, gdyby tutaj był. Skrzynia bohaterów. Tak, epicki przedmiot. Please. Dzięki za brak. Jednak nie potrzebuję tego epickiego przedmiotu, żartowałem. Kolejna skrzynia. Egzaltowana tym razem. Ale broniona. No. Dziękuję za epicki. O, nie mogę nie nosić już przedmiotów. Dobra, pokonajmy tych, którzy tutaj idą. Do wioski, do diabelskiej przełęczy poproszę. Odporności na eteru nie ma niestety. Ile tych maści? Jeszcze tutaj z tym nie gadamy. O! Przepraszam, jeśli cię wcześniej obraziłem. Twoje pochodzenie było trochę, no wiesz, zaskakujące. Słyszałem, że udało ci się pokonać zagrożenie nad niższą przełęczą. Zastanawiałem się, czy mogłabym cię prosić o pomoc w zdobyciu pewnych materiałów. Domyślam się, że to są twoje dzieci. Nie, moje dzieci nie żyją. Zostawiłam je sama, kiedy wyszłam, by odwiedzić naszego sąsiada. Odwiedzić. Dobra sąsiadka.
Kapitan John znalazł mnie ukrywającą się jak tchórz w piwnicy sąsiadów. Co za chorzy bogowie powiedli takie małe niewinne istoty na rzeź, podczas gdy takiego łajdaka jak mnie ocalili. Kapitan John sprowadził mnie tu i kazał zaopiekować się tymi dziećmi Jane i Alexem. Zajmowanie się nimi to jedyna rzecz, która utrzymuje mnie przy życiu. Przykro mi z powodu twojej straty. Czego ci potrzeba? Widzisz, przed nastaniem ponurego świtu byłam krawcową, nic szczególnego. No wiesz, zdołałam uszyć tyle, by starczyło na przeżycie, ale teraz widzę okazję, by wykorzystać mój fach, aby odmienić trochę to miejsce. Chciałabym uszyć nowe zadaszenie dla izb więzienia. No i jeśli starczy tkaniny, może trochę ubrań. Alex i Jane zasługują na więcej niż to. Jeśli dasz radę przynieść tu trochę tkaniny, jaką uda ci się znaleźć, ludzie będą wdzięczni. Opuszczona latarnia w Beruś będzie dobrym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań. Zdobędę tkaninę. Zarobiście. Konstancja to nie jest moja prawdziwa mama. Ona mówi, że jesteśmy teraz rodziną, ale ja tęsknię za moją prawdziwą rodziną. Myślę, że ona jest dziwna. Czy wie pan, gdzie jest moja rodzina? Mamusia i tatuś? Nie wiem, przykro mi. Gdzie widziałeś ich po raz ostatni? W domu, gdzie mieszkamy. To jest w Berwich. Znacznie milsze miejsce to niż tutaj. Ostatni raz, kiedy widziałam tatę, on musiał wyjść późno w nocy, żeby być żołnierzem. Potem mama zamknęła nas w naszym pokoju i powiedziała, że mamy być cicho. Na zewnątrz były straszne. Słyszeliśmy, jak mama krzyczy, a potem zrobiło się bardzo cicho i bardzo się baliśmy. Zasnęliśmy, a rano w drzwiach... nie było nic słychać na zewnątrz. Dopiero pan Bourbon przeszedł i kopnął mocno w drzwi, aż się otworzyły. Na początku myślałem, że on jest jakimś żołnierzem, ale okazał się całkiem miły. Złodziejem. Nie żołnierzem. Zasłonił nam oczy i powiedział, że idziemy na wycieczkę w specjalne miejsce. Tylko to, że to miejsce wcale nie jest bardzo specjalne. Jesteśmy tu już chyba od zawsze, a ja chcę już wracać do domku. Chcę zobaczyć się znowu z mamusią i tatusiem. Będę miał oko na waszych rodziców, obiecuję. Smutne trochę. Nawet trochę. Mocno smutne. Tutaj miałem ten. Wyjąć tego. A nie, jeszcze nie jesteśmy w stanie. Dobra. Zaspoilerowałem trochę. Przepraszam. Jeszcze tutaj mnie nie było. I nic więcej tutaj nie ma? To wszystko? Aha. Dobra, no nic, to wychodzę stąd. Która jaki czas? 55 minut. Zastanawiam się, czy kończyć odcinek. Tak, chyba trzeba będzie skończyć odcinek, tak na moją. Albo dobijmy poziom i wtedy skończmy odcinek. Wrócę tam do miasta. O, dobrze, że wróciliśmy jednak tędy, a nie teleportem. Zawsze to jedna maść lecząca.
Jedna więcej w sensie. Tutaj coś jest? Takie zboczenie, jakby coś było. Dobra, tu przejdźmy się tutaj. Dobra. Rozdajmy punkty. Na 23 poziomie miało być jeszcze. I w to dajmy. O, czas się skraca czas tej umiejętności. A to w porządku. Na następnym poziomie 3 w to. Tak. Dobra, to sobie wymaksujemy z tego, co widzę. Później będę musiał dawać punkty w to. Koszt energii trochę wzrośnie. Ale to nic. To bym sobie wymaksował. Bo z tego, co widzę, duży wzrost jest tego wykradania energii. Jak będę miał jakieś punkty. Bo to wymaksuje. Momencik. Teraz 3 poziomy do wymaksowania tego, czyli 27. Na 27 bym miał to wymaksowane. Tutaj mam jeden punkcik, czyli jeszcze 15 punktów, czyli 5 poziomów, 33, no to i później 6 bym w to mógł dać. Albo zobaczymy. Będę może po prostu dawał 2 w to, 1 w to, tak żeby mieć coraz szybsze odnawianie tej energii. Dobra, następny odcinek sobie zaczniemy od rozmowy z tymi dwoma panami. Tymczasem żegnam się z wami. Miłego dnia, wieczoru bądź nocy wam życzę. Zachęcam do zostawienia łapki i kliknięcia dzwoneczka pod odcinkiem. Czemu to znikło? Halo? Dobra. No. Okno postaci. A, mamy do sprzedania te. Jeszcze tutaj, przepraszam. Sprawiedliwość Banity, Grenadier Arkanista. Zdolność obrażenia od ognia i zimna. Tutaj punkcik sobie dajmy może. Przebiegłość trochę. To posprzedawajmy. No. Więc tak to wygląda. Kliknięcia dzwoneczko, łapeczki i nowo przybyły. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Tymczasem żegnam się z wami. I na razie.